pierwsza niedziela czerwca. Zaczynamy od kamienia Kaiser Ferdinand Nordbahn przy kolei. Kamienie przywiezione. Widać chyba dokąd będzie ten naszyb, czyli ta nastawnia po prostu koliduje z tym. Podejrzewam, że dni tego budynku są policzone. Ja. Widać, że pianka montażowo jest, płyty zabite, wszystko, strefa niebezpieczna, znaczy się, że będzie bunt. Chyba. Ja. To już jest w rozbiórce. To już jest w rozbiórce. Kamień jakiś. Tak więc tu jest chyba jakieś inne prawo będzie. Nie, że zabytek. Jak już się nie nadaje do użytku, to trzeba wywalić. Ten wiadukt też już przechodzi do historii. Nawet został już zaloty. To są już jego ostatnie dni. Widzieliście taki coś? Taki dup na wierciu. Świder po naszym. Po śląsku świder. To są te szwele, co niby są szkodliwe do środowiska. Bo tam pewnie robią. To są niby szkodliwe do środowiska, jak leżą w ogrodzie. A tutaj jak leżą, to nie są szkodliwe. O, ten obiekt też już nie istnieje. I tu jest obiekt, który miał podwójne sklepienie. Tak to można nazwać. Stawiany z kamienia. Zabytek. I odkryli dopiero drugą komorę, jak to burzyli. No ale to policja. Zakaz wstępu na teren budowy, no nawet nie ma za bardzo jak przejść. Ale tu wystarczy. Zdaje się, chyba się alarm załączył. No. Ale widać, że... To niebieskie, widzisz? Jaki niebieski? A. Wie, monitoring. Most kolejowy nad Iłownicą przeszedł do historii. Zabezpieczenia przeciwpożarowe. A to imituje policję. To się alarm uruchomił. Jeżeli chcą to chronić, to powinni tu siedzieć 24 godziny na dobę, a nie takie numery odwalać. Przecież tu się mogą w każdej chwili ludzie zjawić na tej budowie i byle jaki piorun tam wlezie, jeszcze spadnie. No, ale tym
Uwaga, uwaga! Uprasza się o niewchodzenie na zniszczony obiekt. To ja tam nie był, co za szedresz. No. Tam ci, co tam siedzą w tej budzie, oni za to idzie. Ja po budowie nie chodzę, to co się dreszki. Aha. Tak, tu już przestał istnieć ten most. My byli przed chwilą z drugiej strony. Nie wiem, czy to przez ten rdeszcz będzie widać. Prawdopodobnie być może, że i ta druga będzie miała most. Tam jakiś cug jedzie. Potężny most tu był. Kurde, tam się coś mroczy. Tutaj teraz ten wiadukt w ten weekend miał być wyburzany. Obejście. Co tam jest? Bąskotorówki? O kurde. Mam się coś mroczy. Pewnie skręcała. Filar bąskotorówki. A może i tam szła. No tam, tam obiegłeś. A tamtym też jest walony. Kaj, ty nie przejdziesz. Ten obiekt przejdzie do historii. Zresztą... Szlak przed 700-lecia Bielska. Ten obiekt będzie wyburzany, to się wiąże z zamknięciem tej drogi. A to jest droga krajowa numer 1 z Katowic na Bielsko. Jeżeli tę drogę zamkną, to tu będzie nie lada paraliż. To się jakby mroczyło. Tak, no to witamy z terenu Mosir, Czechowice Dziedzice. Tutaj się zaczyna, a w rzeczywistości jest to kontynuacja szlaku z Katowic do Martina na Słowacji. Z tym, że na terenie naszej gminy jest on przerwany, bo przerwa jest między wałem jeziora Goczałkowickiego, a tutaj właśnie Mosirem w Czechowicach Dziedzicach. Wiem, że ma być to wyznaczone, a tutaj jest tablica z przebiegiem tego szlaku. Znakowaniem tego zajmują się bielscy cykliści, Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. Znamy się z nimi. Także no wiemy, że ma być wyznaczony ten brakujący odcinek. Coś kaj tam kajś grzmi. Także trzeba będzie chyba pomyśleć nad jakimś schronieniem. Aj. A będziesz tam? Ale tu pod dachem. Tu też jest. Niestety przerwa. Także to widać.
idzie po wszystkich. Jak kto tu przejdzie. Kurde, motyki. Była duchota. Tu jest ta zmiana tego szlaku. Zaraz sprawdzimy, co się dzieje. Ale tu... W Kaniowie była trąba powietrza. Żartuję. Jednak ten lej, co był. I są zniszczenia, co by pasowało. Trąba powietrzna. No tak pisze. Ja było ją widać. O. Rany boskie. Co się to dzieje? Faktycznie było widać lej. Ale to jednak to tak wyglądało, ten lej taki. To pierwszy raz w życiu trąbę powietrzną widzę. A ja nie. Bo ja już tutaj na... Ja ci się kręcę, co się to dzieje? Prowadź rower, no, na przyjedynę. Było widać taki charakterystyczny lej. On dość szybko zniknął, to prawda. Ale numer. A to zaraz jakbyś z tego baszynu tam wyjechali, to było widać, no. Ja, to już jest Bielsko-Komorowice. Popatrzcie, jaki wehikuł jedzie. Jerunie, maluch. To już pomału są pojazdy. Jeszcze z czornymi tablicami. Pojazdy zabytkowe już pomału. Czorna tablica, BBL, jeszcze województwo. Ale to jest dobrze usłyszeć. Ja. Województwo bielskie jeszcze, pamiętam. To co utrzymali? On nas chyba nie widzi. Chyba nas ta kamera, jeżeli w ogóle jakoś wie, to nas nie widzi. A, widzi. Jednak widzi. A może nas widzi. Teraz się skręcę tutaj w lewo szlakiem. Tu on prowadzi bulwara i na Białką, a nie tam prosto. Białką, a w rzeczywistości to jest Biała. Rzeka, która wyznacza granicę Śląska i Małopolski. A kiedyś granica państwa? Kiedyś granica państwa, granica Austrii i Polski. Tak to podobnie wygląda jak żelazny szlak rowerowy, nie? Też te gelendry taki. No tam w lewo za. Tam w lewo za rzeką już jest Małopolska. A my są na Śląsku. Ale woda nawet dość czysto, bo dno widać. My musimy jechać nie tam, tylko trzeba iść tu. Przez przejści. Tu jest nagrany filmik, jak baba z rowerami jedzie. Jedzie auto z rowerami i wjeżdża tam pod ten parking i rowery łup na ziemię. Sklep sportowy Martres. Dobry sklep, bo ja tam ubrania termoaktywne. Tak, i teraz mamy coś w rodzaju mostu cudów.
O, wyjeżdżamy ze Śląska do Małopolski. Tam jest ujście potoku Niska. Małopolska. Chodzimy na bułkę? Tak. Kupimy to. A mogiem. Tu jest, zdaje się, pomnik Reksiaka, nie? A, ja, jest. Symbol Bielska-Białej. Słynny dom handlowy Klimczak. Pierwszy hipermarket w Bielsku. Już za komuny otwarty. A jak go otwierali, to się działy dańteńskie sceny. Zresztą nawet materiał jest jeszcze z dziennika telewizyjnego. Jak otwierali Klimczak. Cały ten rynek ludzi był. Tak, to jest okolice bielskiego, właściwie bialskiego ratusza. Tutaj się zaczynają też beskidzkie rodzinne rajdy rowerowe. I tu mamy początek szlaku zielonego do Wapienicy, a czerwony idzie dalej na Martin, na Słowację. Roweru miejskiego. To taka architektura podobna do dworca kolejowego. Mapa tras rowerowych w Bielsku nas interesuje ten czerwony szlak. Ale się tu parno zaś zrobiło. Strasznie parno. Zachwycić się jego chwałą. Dziękować mu po prostu za to, że jest i jaki jest. Nie tyle go prosić lub o coś, ale go po prostu sławić i wielbić. Jakby znaleźć się w jego chwale. Czy znajdzie się rozumny, który by szukał Boga? Nie wiem, czy to widać, ale trafiliśmy na mszę trybyńską. Takie msze w kościele rzymskokatolickim były do Soboru Watykańskiego II. Kiedy wprowadzili obecne msze. Widać, że ksiądz stoi tyłem do ludzi. I po łacinie wszystko. To już jest bystro. Bystro krakowsko. Cały czas w okolicy wyją syreny. Przypominam, że w Kaniowie przeszła trąba powietrzna. Tak blisko nas, my ją widzieli. Nie udało się mi nagrać. Widzieli prawdopodobnie już tylko w końcowej fazie. Jedyna się kończyła. Ale naprawdę widok niesamowity to był. Potęga żywiołu. Drugi raz w życiu, że widział trąbę powietrzną na własne oczy. A tutaj widzimy już po raz kolejny w życiu Krzyczne, a przed nami ma góra. Na Harmoszce gra. Cały czas idzie sztajfa do góry.
Mariola Kajsi tam jest albo jedzie. Ale pan z kanału Na Kole po Śląsku też tu jechał niedawno i on nas zainspirował, aby tutaj jechać. Co prawda trochę ta burza w Czechowicach nam plany próbowała zniweczyć. Generalnie rzecz biorąc, obroty sprawy, żeby widzieć trąbę powietrzną, gdzieś o to, że się w ogóle nie spodziewał. Ani też mszy trydyncki w kościele. Także no, są niezwykłe wydarzenia. Tak, tutaj już mamy taki trochę dziewiczy odcinek tego czerwonego szlaku. Ale po lewej stronie tutaj trochę zamroczone, ale widać Kotlina Żywiecko. A tu w prawo już ludzie pomału wjazd do Szczyrku. Zarobić je w dne. Tam się jakieś chlyby się tam w Bestwinie polu. Co? Jakieś chlyby w Bestwinie się polu. Ja. No i będziemy skręcać. Tu. Tam. Tu jest znak na skrzyżowaniu, nie? Jest Żelica, w Buczkowicach my są. Trasa na Szczyrk i na Lipowo. Ja tu kiedyś jechał, jak to budowali. Ten most budowali. Lipowa, przełęcz Glinka. Lipowa 9 km. Glinka więcej. Chodź tutaj. Kierosi świnia musiała znak wywalić. W Buczkowicach nie są. O, tu jest prostka. Mamy fajny widok właśnie na Jezioro Żywiecki. Babiogóra. Pilsko. I tam znowu jest burza. Widać charakterystyczna chmura burzowa. Tam stanie wietrąba powietrzna. Ja, wjeżdżamy do powiatu żywieckiego. Do Słotwiny. Samym podnóżem Skrzycznego. Oj, kocik, uważaj. To już wjeżdżamy do Lipowej. Centrum Lipowej.
taki oto park czuje. Stulecia odzyskania niepodległości. Proszę, patrz. Chmura furt tam stoi. Na Kotlinę Żywiecką. Za chałupami już widać jezioro Żywieckie. Z Kierego mamy wodę. Czyli jak nie powinno się przewozić rowerów? Nie da się, to za chałupa może za duże. Za duże kółka są, 29 cali. I nie wejdzie ci po górę. Nie wlezie, no. A wracamy z Łodygowic na Czachownicę. Na tym oto pojazdy. Całkiem szykownie. Tak, no to... Powrotem już jest Czachowica w Dziedzicach. Udajemy się na Kaniów teraz. Tu jest szkoła tajże wchodzi 6 roków w latach 2000-2006. Ja w tej chwili już wjeżdżą do Kaniowa. Widać chyba w tym pas tych zniszczeń. Ale widać, że tu dość mocno wioło. Widzicie, toj przewrócony, no i toj jest słaby, ale... Nie wiem, czy to widać, siedzi jest zerwano.
już nie ma sieci. Poszły kable. Stromu nie wyjdzie. Leży wszystko tam na ziemi. Śmiecie już słabo widać wszystko. Masakra. Matko Bosko. Widzicie to? Zerwane dachy. Chałupy w budowie. Dachy poszły, tam słychać, zabezpieczają to. Skutki przejścia trąby powietrznej. Tam widać, tam w tym rejonie to przeszło. Tam ten plandekum jest dach zerwany, zabezpieczony. Tam widać policja nie puszcza na lewo. Tak, no to i owiec witą już z Ligoty. Już dojeżdżą do chałupy. Szybko jadę z Czechowic do Ligoty, bo na zachodzie zaś widać burza. Tak więc no tutaj widać, że już ciulnęło deszczem, ale widzę, że tam na zachodzie się błysko. Z pewnością ta burza tu przyjdzie. Uciekaj, Jerzyku. O ciał to rozjedzie. Uciekaj, uciekaj! Jeż był na drodze. Także no, nie wiem, ile tych kilometrów dzisiaj będzie, bo dwie rajzy praktycznie. Szlak, jeśli chodzi o ten czerwony, no to faktycznie słabo oznakowany. I trochę takie mieszane uczucia są. I tutaj się zgadzam z panem, który tam jechał na kole po Śląsku z tego kanału. Także to dzięki niemu dzisiaj ta rajza była. Także wielkie, wielkie dzięki. Będzie długo część oczywiście. No a teraz ciemności, ale tam widać, że się błysko oddali. Już jest prawie, że przy chałupie. Także dziękuję wszystkim za uwagę i całe szczęście, że w tym kaniowie nikomu nic się nie stało. No ale oby już nigdy coś takiego się nie powtórzyło. I czymcie się wszyscy. I na razie.